Witajcie kochani, Rafał z tej strony. W pytaniach i komentarzach do mnie powtarzają się ciągle podobne bardzo zagadnienia i dzisiaj w tym materiale chciałem porozmawiać trochę na temat może pięciu cech czy pięciu funkcjonalności, które właśnie powtarzają się w tych pytaniach, a dotyczą między innymi Mini 3 Pro głównie, ale też innych modeli, głównie tych nowszych. Zaczynajmy zatem. Tutaj mamy taką sytuację, że jeżeli jesteśmy w ustawieniach Safety Bypass, to w tym momencie mamy funkcjonalność, która nazywa się Disable Sideways Fly. I tutaj, pomimo że chcemy polecieć na bok, prawym drążkiem ruszamy, nic się nie dzieje. Tylko przód i tył jest skuteczny, natomiast prawa i lewa nie. I zobacz, że w tym momencie możemy polecieć do przodu i do tyłu jak najbardziej, ale nie jesteśmy w stanie polecieć na boki. Czyli żeby osiągnąć możliwość lotu na boki, trzeba znowu zmienić tą funkcjonalność Safety i tutaj Disable Sideways Fly. W tym momencie już możemy lecieć na boki i lecimy. Raz, dwa, gra. Słuchajcie, następne pytanie, które się bardzo często powtarza, jest następujące. Wkładam kartę z drona do telewizora i pojawiają mi się napisy na całym ekranie. Nie jestem w stanie nad nimi zapanować. Żeby to zrobić, ogarnąć, wchodzimy sobie do menu kamera, a następnie mamy funkcję, która nazywa się Video Subtitles, czyli napisy. Możemy ją deaktywować lub aktywować. Ja ją mam aktywowaną, dzięki temu równolegle z klipem wideo tworzy się plik SRT, który wyświetla się w niektórych programach, ale także na ekranie telewizora. Na przykład w programie VLC Player można go wyświetlić i mamy tam dane dotyczące na przykład telemetrii, też jest pozycja GPS i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli nie chcesz mieć takich napisów, deaktywujesz je w menu kamera i tutaj mamy Video Subtitles. Słuchajcie, następna kwestia dotyczy funkcjonalności Find My Drone, czyli jak znaleźć mojego drona. Wyobraź sobie, że on wylądował w wysokiej trawie i pomimo, że masz jego pozycję GPS, nie jest łatwo go znaleźć. I teraz, żeby to zrobić, wchodzimy do mapy, klikamy sobie na mapę, rozszerzamy ją i tutaj mamy Find My Drone, Start Flashing and Beeping. Słuchajcie, następna bardzo ciekawa sprawa to jest karta pamięci. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że zapomnieliśmy karty pamięci. Ja w tej chwili wyciągnąłem z drona. I co można zrobić? A mianowicie Mini 3 Pro ma wbudowaną pamięć, co prawda niedużą, ale ma wbudowaną pamięć 1-2 GB. W menu kamera przechodzimy na dół i tutaj mamy storage albo SD. W tej chwili ona jest niedostępna, albo internal storage. Widzimy, że jest 1,2 GB i można ją też sformatować. Warto przejrzeć wcześniej. Ale formatujemy ją i jesteśmy pewni, że mamy do dyspozycji 1-2 giga. Co prawda nie wystarcza nam to na dużo nagrania, na wiele, ale możemy na przykład w tym momencie, jeżeli nie mamy innego wyjścia, zejść z rozdzielczością do 25 klatek, na przykład Full HD i przynajmniej mamy nagranie, około 5 minut można nagrać w tym momencie, działając na 25 klatek na sekundę w Full HD, więc nie ma tragedii, można też zrobić zdjęcia, przywieźć do domu materiał z wypadu, pomimo że zapomnieliśmy karty pamięci, jest to krytyczna sytuacja. Mini 3 Pro, to co jest fantastyczne, że mamy przysłonę 1.7 i to co jest genialne, zobaczcie, mamy tutaj obiekt bardzo blisko położony, czyli tą skałkę i możemy sobie sterować fantastycznie głębią ostrości. Teraz nagramy ten ekran i mamy tak, albo ostrość jest na pierwszy plan, albo na drugi plan. I to wygląda naprawdę genialnie pod tym względem. I można bardzo dużo osiągnąć, jeżeli świadomie posługujemy się tym, w jaki sposób wykorzystamy głębię ostrości. Czyli umieszczamy ją na przykład na trzecim planie, na drugim lub nawet na pierwszym. Fantastycznie jesteście w stanie zaakcentować daną scenę i pokazać dokładnie to, na czym ci zależy. Tu jeszcze jedną cechą, którą mogę przy okazji pokazać, jest sterowanie gimbalem z pozycji palca, czyli przyciskamy i w tym momencie mamy możliwość uniesienia gimbala do góry lub też opuszczenia w pełnym zakresie ruchomości. Tak to wygląda. Po prawej stronie pokazuje nam się też ten potencjometr wychylenia, czyli kąt dokładnie. Możemy sterować bardziej delikatnie lub mniej. Ale całkiem dobrze to się sprawuje w niektórych sytuacjach,
możemy faktycznie wykorzystać ten jeden element. No i ciekawa jest też ta funkcjonalność, że zamiast używać zoomu, możemy sobie po prostu na ekranie przybliżyć dany fragment. Działa to głównie centralnie, czyli bocznych nie, tylko centralny punkt. Słuchajcie, dzięki za uwagę. To jest wszystko, co na dzisiaj przygotowałem. Oczywiście tych cech jest dużo więcej. Funkcjonalność tego drona jest bardzo bogata, także można o nim opowiadać bardzo długo. Jeżeli zaczynasz swoją przygodę, pamiętaj o moim darmowym warsztacie, który da Ci dobry start, bo pokaże Ci, jaką wizję możesz mieć, jak rozpocząć tą przygodę z dronem, co można z nim zrobić, jaki model sobie kupić. I link znajdziesz poniżej. Jeżeli potrzebujesz czegoś więcej w zakresie Mini 3 Pro, ja przez szereg miesięcy przygotowywałem też warsztat taki funkcjonalny, dotyczący użytkowania tego drona, od pudełka aż po efekty kreatywne i całą funkcjonalność omawiam tam. Zapraszam Cię bardzo serdecznie, link znajdziesz w opisie poniżej. A my widzimy się niedługo w kolejnym epizodzie. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!